obiekt przy ulicy Oleskiej gości będzie ostatnie mecze Odry Opole. To 85 lat historii i tą historię chcemy dzisiaj przedstawić na zdjęciach. Wystawa jest prezentowana do 12 listopada. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców Opola. Wiele osób przechodzi przez rynek naszego miasta, więc warto się zatrzymać, warto popatrzeć. Mamy 20 zdjęć ułożonych chronologicznie, a więc jeszcze zdjęcia przedwojenne, jak również te najnowsze. Więc oczywiście jak to na pod chmurką, na powietrzu wystawa jest oczywiście darmowa. Także zachęcamy wszystkich do oglądania i do podziwiania, do wspominania. Rzeczywiście jest to wystawa niezwykła, odnosząca się do bardzo długiej historii, 85 lat, wielu różnych wydarzeń, które się na stadionie działy. Oczywiście to przede wszystkim był stadion adresowany do klubu piłkarskiego i najwięcej wspomnień jest związanych z tymi wydarzeniami piłkarskimi, ale nie tylko. Natomiast jak Państwo wiecie, powoli przechodzimy w nowe miejsce. Historia trochę zacznie się od początku, chociaż oczywiście to, co się działo, jeszcze wciąż dzieje na Oleskiej, będziemy darzyć ogromnym sentymentem. Ja tam od małego chodziłem na mecze piłkarskie. Pamiętam ten obiekt w różnych wydaniach, jeszcze przed budową tej trybuny, która w tej chwili jest trybuną główną. Ale to moja historia jest i tak krótka jak na historię tego stadionu. I myślę, że jesteśmy teraz w takiej chwili, kiedy czujemy, co by nie mówić, żal za tym, co się wydarzyło na tym stadionie. To nam na długo zostanie w pamięci. Chcemy tą pamięć honorować nie tylko w postaci tej wystawy, ale oczywiście ta wystawa jest jednym z tych elementów honorowania tej bardzo pięknej, wzruszającej historii piłki nożnej, stadionu przy Oleskiej w Opolu. Stąd, jak Państwo widzicie, też bardzo zacny skład ludzi, którzy dzisiaj są. Ja wszystkim, którzy włożyli swoje serce w przygotowanie tej wystawy i w ogóle w to, co się działo na Oleskiej, bardzo serdecznie chciałbym jako prezydent miasta podziękować. To naprawdę wzruszająca chwila dla mnie, chociaż to jeszcze nie koniec samego stadionu. Ja nie przykładam reguły do jednego zdjęcia, chociaż muszę o takim jednym powiedzieć. Udało mi się zrobić zdjęcie jeszcze pod koniec lat 60. na meczu pierwszoligowym Odry Opole, gdzie piłka bardzo dokładnie zasłoniła mi głowę zawodnika, który przymierzał się do główkowania. No i niestety Gazeta Sportowa Ogólnopolska zażyczyła sobie wtedy w redakcji Trybuny Opolskiej, żeby im przesłać negatyw, no i niestety nie wrócił już do mnie, ale zdjęcie było publikowane również na łamach Trybuny Opolskiej. To jest kawał pięknej, bogatej historii, nie tylko i wyłącznie ludzi z mojego pokolenia, ale myślę, że z trzech pokoleń wstecz. I każdy ma jakieś emocje związane z Odrą Opole, każdy przeżywał je na swój sposób, każdy pamięta je na swój sposób, ale w sercach, głowach wielu Opolan stadion odgrywa bardzo ważną, często kluczową rolę i funkcję. Ja osobiście też należę do takich osób, więc zrobię swoją podróż sentymentalną, ponieważ też w wieku 11 lat przyszedłem pierwszy raz na ten stadion, zobaczyłem go i nie powiem, że się zakochałem, ale na pewno się zauroczyłem, ponieważ jest to miejsce, które potrafiło jednoczyć, potrafiło budować wspólne cele dla wielu ludzi i wiele osób cały czas bardzo ciepło o tym miejscu pamięta. Widzę tutaj ludzi, których ja akurat nie miałem przyjemności wspierać, kibicować, z którymi miałem przyjemność się poznać dopiero w późniejszym etapie i wielu właśnie zazdroszczę tego, że mogli grać przy pełnych trybunach na stadionie przy ulicy Oleskiej, ale wierzę w to, że nowe otwarcie, które jest przed nami już niebawem, już lada chwila, pozwoli nam na to, żeby wrócić do tej pięknej historii i również na nowoczesnym stadionie grać przy pełnych trybunach. Bardzo liczę, że kibice zakochają się w nowym obiekcie, tak jak wielu zakochało się w stadionie przy ulicy Oleskiej. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj zmierzamy ku temu, żeby Oleska 51 przeszła do historii, ale na pewno elementy z Oleskiej 51 chcemy przenieść na nowy obiekt.